No dobra, witam jeszcze w starym roku. Jedziemy na Wiślino. Tam się podstawimy jako linia na linię 140, brygada trzecia, bez oznaczeń, rdestową i wiślińską. Gazowcem jedziemy 20-36. Ciasno tutaj te suknie rozstawiali. W grudniu mało jeździłem. Trzeci raz w zasadzie, trzeci dzień. Jakoś tak wiesz. No dobra, 140 mówię z Niemotowa, jedziemy do Gdyni, do dworca. Na tym, na dworcu przechodzimy w linię 133, robimy jedno kółko, potem w linię 190 również jedno kółko, na leśniczówkę i z powrotem, na leśniczówkę i na plac Kaszubski. O, bo zaczynamy 190 spod dworca, jedziemy na Witomino. Witomina już normalnie na plac Kaszubski. Z placu Kaszubskiego włączenie od przystanku Portowa, linia 119. Na 119 robimy 6 kółek. Potem znowu przechodzimy w linię 133. I tam niecałe jedno kółko i zmiana na wzgórzu. Kierunek dworzec morski. Także no 9,5 godziny w zasadzie. 9, niecałe 9,40. Kontrapasem, są kontrabus pasem, nie będziemy jechać raczej, bo to za wcześnie. Poza tym jest dzień wolny od nauki szkolnej. Nie ma takiego ruchu. W Trójmieście korki są dużo mniejsze. Mogłoby to trwać codziennie prawie. Dla mnie. Czyli tylko dla mnie pewnie. Nie wiem czy ten... Wiem, że rano jest tam około 7 uruchamiany kontrapas. Na Kwaźnieńskiej. Ale nie wiem czy po południu też jest włączany, bo no, gdzieś tam czytałem na Trójmiasto, że nie był. Może już jest. Po południu też się do Witomina robią korki. Ale nie wiem, nie wiem, nie wiem, dawno nie jechałem. Ostatni raz chyba 12 grudnia, co miałem 172 linie. Jeździłem. A dzisiaj był dnia, także ktoś pytał, czemu nie wrzucam przejazdów liniowych, przejazdów na liniach, no bo już nie ma co wrzucać, no. Już linie wszystkie, które prawie wszystkie, bo zostały jeszcze PKM robi taki dodatek, na który chciałbym trafić. To jest rano 114, druga.
wtedy by się nagrało 114 po nowemu, tak? Bo jeździ deptowską, odwrotnie się jeździł wcześniej. Potem przechodzi 159. Jedzie spustek na docisowej SKM. I potem linia 288. Z dworca Schylonie do Rumi. Do dworca przez tutaj właśnie Marszewską, tam przez te lasy. Przez Łężyce, przez cmentarz komunalny w Rumi, do dworca i zjazd do bazy. Nie wiem, może kiedyś mi się ten dodatek trafi. Na razie mówię, no nie wrzucam, no pewnie ma co, no nie będę, i tak się już powtarzają pewne tam linie. Czy jakieś tam drobne aktualizacje linii danych. No nie ma co się powtarzać. No nie będę zmieniał przewoźnika pracy, żeby nagrać tam trzy linie na krzyż. Troszkę się zrobiło, wiatr zawiał z południa i troszkę cieplej. Także ta zima może przyjdzie, może nie, dopiero początek zimy, więc spokojnie. Ja raczej wolał zimę bez śniegu. Mróz, ale bez śniegu, bo no wiadomo, ślisko jest, tak? Jak popada śnieg, jak drogowcy się nie wyrobią, to jest problem. Sam mróz mi tam jako tako nie przeszkadza. Ale zobaczyłem. No, także początek dnia dosyć ciekawy, tak? Trzy linie, cztery w zasadzie w ciągu dnia. Ale trzy tak z rana w ciągu tamtych pół godziny. Trzeba się bardziej skupić niż zwykle. Kiedyś to 140 się stąd zaczynało, w tej pętli, tutaj z działek. Jechałeś na Niemotowo, no a teraz już 140 nie obsługuje tego przystanku. Jedzie się od razu na Wiślino. Tam się zaczyna. W zasadzie ma to sens, bo i tak jechał pusty, i tak jechał pusty. No nie ma to, więc no, jest sens, szkoda czasu. Mógłby pewnie od Śliskiej ktoś powie, no mógł od Śliskiej jechać, po co jedzie pusty. No ale jak nikt nie wsiada, no po co ma jechać liniowo, jak jest, no, nikogo nie ma. To mogłoby z bazy jechać z numerem gdzieś tam dokądś, no ale no. Ktoś musiałby zaczynać pracę chyba gdzieś szybciej. Tu na Niemotowie 37. 5 minut, tam 3 minuty do odjazdu. No i od pierwszego znowu drobna zmiana w ZKM-ie. Linia trolejbusowa 27 w niedzielę i święta nie będzie kursowała, bo nie będzie już niedziel handlowych. I trolejbusowa linia 27, co jeździ koło Oliwiery, w niedzielę i święta jeździć nie będzie. Jeszcze nie pamiętam, jak sobie przypomnę, dopowiem. Na 187 dwa nowe Mercedesy Conecto. Się pipi tur szarpnął w końcu.
w końcu kupił wozy. W końcu dotarły. Także po Sopocie w gdyńskich barwach jeżdżą nowe Konekto z tym nowym przodem. Jak ten przód nowy, no to każdy może ocenić po swojemu. Jak dla mnie taka trochę multipla, no ale to komuś się może podobać, komuś nie musi. No i dobra, jutro Sylwester. Sylwester z jedynką. Czyli służba na TRG 1. Na swojej jednostce w straży. To by była spokojna. No mam nadzieję, bo jutro jeździmy. Jutro jesteśmy na ciężkim wozie, 8 ton wody. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebne. Ale w Sylwestra różnie bywa, no. Ostatni raz w Sylwestra służby miałem chyba 3 lata temu, jak nie 4. Byłem na drabinie. No i o dziwo nie wyjechałem z Koszar drabiną, gdzie też często się jeździło właśnie do najczęściej pożar balkonu, no. Pożar, no. Wpadła gdzieś petarda, ktoś tam zobaczył, że wpadła petarda na balkon, od razu dzwonił, odjechaliśmy, na szczęście nic nie działo, no ale różnie bywa. Tak, zobaczymy, jaki ten Sylwester będzie w straży. Tyle do drugiej, bo o drugiej w nocy już większość Palowiczów raczej bełkocze już, także idzie do domu. Wystrzelają się i myślę, że będzie spokój. Jak nowy rok się wraca ze straży, czy jedzie się na służbę, żywej duszy na tym, na dworze, na zewnątrz, na mieście. Nawet żuli nie ma. Także jest ma rano, czy tam jak kończę, czy jak zaczynam, to jadę do straży. Około 7 to nie ma żywej duszy. Ciekawy obrazek dla niektórych, to jest to pewnie abstrakcja, bo kto w nowy rok o 7 wstaje. Kierowcy i strażacy. Dobra, jesteśmy na Niemotowie. Kogo widzę nie ma, zaraz się tutaj ustawiamy. Pozwolenie. Światło na salonie. Zmienić kierunek. Niemotowo. Powodzenia do dnia. Dobra, to mamy. Wpisać w kartę. O, ciche zapowiedzi chyba to z czołu tak nie słychać, no ale to ważne, żeby na wodzie było słychać. O, jesteśmy akurat, dobra. 7, odjazd, 5. 40. Wóz się trochę już nagrzał na salonie, także zapraszam. Kto chętny jechać, to może jechać. Kawę trzeba dopić. Ktoś tam na przystanku stał, widziałem jak jechaliśmy w tą stronę. Ale to nie, to chyba na tym przed. Tak, to stał tam już na Filipowskiego, czy tam. My tam skręcamy już na skrzyżowaniu w Korzeńskim. No czasami tak człowiek dłuższą przerwę ma i musi sprawdzić sobie, czy aby na pewno autobus jedzie tą trasą, czy się nic nie zmieniło. Czasem można zdziwić.
kurwa, piąta. 23 wyjazd z bazy, no kawę trzeba wypić niestety. Bez kawy troszkę ciężko rano. No ale jak to boli. No dobra, tyle chyba na dzisiaj. Na dzisiaj, mówię, jak na razie. Coś ciekawego się wydarzy, to się